Witam Was bardzo serdecznie w środę 7 września. I posłuchajcie proszę dwa wiersze biblijne, które są hasłem dzisiejszego dnia. Pierwszy z psalmu 84, drugi wiersz. O jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. I drugi fragment z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału z 20 wiersza. Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Moi kochani, mamy dzisiaj dwa wiersze. Dwa wiersze biblijne, które mówią o wspólnocie. Pierwszy o przybytku. I bardzo często tego wiersza właśnie używamy do zachwytów nad naszymi budynkami kościelnymi. Czy to nad starymi, jakimiś zabytkowymi, czy to może nad nowymi. I drugi wiersz. Zgromadzenie. Zgromadzenie, czyli kościół budowany przez ludzi. Tak naprawdę mowa w tych wierszach o dwóch wspólnotach. I kiedy nie wyrwiemy z kontekstu słów tego psalmu, to zobaczymy, że ten psalm sięga w swojej treści dużo dalej niż tylko do murów. W przypadku Starego Testamentu oczywiście do murów świątyni. Tam także jest mowa przede wszystkim o wspólnocie przed Bożym tronem, przed Bożym ołtarzem. W Ewangelii Mateusza zaś Pan Jezus mówi o zgromadzeniu dwóch lub trzech tu na ziemi. I to podkreśla. Mamy więc dwie perspektywy. Perspektywę wieczną i perspektywę doczesną. I mam świadomość, że są ludzie, którzy nie potrafią znieść niektórych braci i sióstr z kościelnej ławy, z sąsiada z miejscowości, w której mieszkają, albo może kogoś z sąsiedniego zboru. Czasem żyjąc tu na ziemi, budujemy parafię, budujemy zbory, ale też dzielimy się, odchodzimy od zborów, jakbyśmy myśleli, że w niebie będziemy sami. I tu pojawia się problem, bo nie będziemy. Nie będziesz tam sam. Będą tam ludzie, których często tutaj na ziemi osądzasz od czci i wiary. Będą tam kolorowi, tęczowi, wszystkie sorty. No i ty, bracie i siostro. Nie przeszkadza ci to? Może już teraz zaczniesz prosić, Panie Boże, w Twoim przybytku, kiedy już tam będę, daj mi proszę pokój w innym skrzydle niż ci czy tamci. Tylko wybacz, w tych wersetach wcale nie chodzi o Ciebie, ale chodzi o Jego obecność. Jak we wszystkim, o Jego obecność w Twoim życiu. Nie Ty sam, ani nie ja sam mamy moc do zmiany swoich stereotypów. To Jego obecność to zmienia. Zmienia w Tobie, zmienia to we mnie. Do tej zmiany potrzebujemy ludzi wokół nas. Uczyć się ich kochać. Bo czasami bywa tak, że ktoś nam nie pasuje, odchodzę, pa, gdzie indziej, gdzie będzie lepiej, bardziej epicko, wspaniale. Ale siostry i bracie, tak się nie buduje kościoła. Tak budujesz kolejną szufladę, do której sam wchodzisz, a z której za jakiś czas pewnie wyjdziesz, bo znowu pojawi się ktoś, kto ci nie będzie odpowiadał. To boli, nie? Auć. A myślałeś, że zadbasz o czystość wiary. Moi kochani, z perspektywy lat widzę po sobie, w jaki sposób Bóg mnie zmieniał, w jaki sposób nadal mnie zmienia i kształtuje. A robi to nie inaczej, jak przez swoją obecność we wspólnocie. Żeby już teraz Jego przybytki były dla mnie miłe. Żebym mógł powiedzieć, o jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Bo nie będę tam sam.
będę tam z Tobą, ale będę też z innymi ludźmi. I życzę Wam już tu na ziemi, teraz, dzisiaj, w środę, miłego dnia w Bożej obecności Pana zastępów i wśród innych ludzi. Mówiąc innych, mam na myśli także tych, których inność i obecność obok nas póki co nam przeszkadza. Ale po to mamy budować zbór, budować wspólnotę, aby ta inność i różnorodność była dla nas wyzwaniem, w której On sam nam pomaga. Jego obecność. Jego obecności więc Ci życzę z Panem Bogiem.